Kościół w szczególny sposób przypomina nam o uczczeniu naszej Maryi Matki poprzez odmawianie różańca świętego. Wiemy, że wielokrotnie, kiedy Maryja przychodziła na ziemię, to prosiła, by odmawiać różaniec święty. Słowo różaniec pochodzi od słowa róża, czyli jest to każda zdrowaśka, można powiedzieć, jest to szczególny kwiat ofiarowany Maryi, a cały różaniec to piękny bukiet. Czym jest dla mnie różaniec? Przypominają mi się tutaj słowa księdza Jana Twardowskiego, który mówił, że różaniec uczy pięknej, cierpliwej i wytrwałej modlitwy, która niby się kończy, a jednak rozpoczyna na nowo. Kiedy odmawiamy różaniec, stajemy się dzieckiem. Dzieckiem, które duchowo pielgrzymuje poprzez tajemnice radosne, światła, bolesne, chwalebne, rozważając narodziny Pana Jezusa, Jego publiczne nauczanie, a wreszcie śmierć i chwalebne zmartwychwstanie. Zachęcam do tego, aby w tym miesiącu, szczególnie w naszych rodzinach, parafiach, rozważać tajemnicę różańca świętego, sięgając po swój własny różaniec.